Siema, siema. Trzeci licznik, słuchajcie, mamy. Będziemy zaraz go montować, ale mam obawy, czy to będzie w ogóle działało. Bo... Jak będzie działać, to pozdrowimy firmę, która nam tanio sprzedała, nie? No, to jak ta firma się nazywa, ty masz fakturę. No, sprawdzimy. Idę po nożyk. Nie, naprawdę, bo do 3 razy sztuka po prostu przyszedł licznik w paczce. To by było dopiero. No to w kontakcie, nie? W kontakcie. Na razie. Na razie. Dobra, ja otwieram. Dasz radę? Tylko to przytrzymaj sobie, bo to wylatuje. Ale nie, no bo... No tak. Tak? No to się utniesz. Jeny, mówię wam. Pietra mam, czy to będzie działać. Już kabel do góry wyciągnąłem. Aha, już dałeś. Na próbę dałem, żeby wiesz. Werble. Licznik od MT-07. Naciąć ci? Nie, już. Rozerwę. My akurat po siłowni to jest krzepa, nie? Zobacz, jak ładnie zapakowane. Yamaha Original. Się boję, żeby mi nie spadł. Ja cię nie, uważaj. Przełożymy to. Wow. Nówka funka. No. No to co, podpinamy, nie? No. Kurde. Dobrze wpinasz? Tak. Zobacz, tymi, sprawdź. Tu są do góry i tu tymi, nie? Aha, dobra. Można tego... O. Można. Nie pasuje. 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 Kurde. Mam przekręcić? No. Ta-dam. Dynk. Wentylator. Ale jazz. Ale jazz. A on będzie pokazywał, który bieg jest? Jest chyba podpięte? Nie. Chyba nie. Biegów chyba nie. No nie wiem. To co, odpalamy? Jest na luzie? Nie wiem. Nie, nie jest chyba. Odłożymy palce. Nie, no jest. No. A wrzuć jedynkę. Zobaczymy, czy się zmieni coś. Ty, działa. Działa. Ty, a daj w górę. W dół raczej. Dwójka. Ty. A coś wyżej nie pokazuje. No już nie, bo już musi silnik chodzić. Aha. Czekaj, teraz luz. Dwójka, opatrz, teraz luz. Ty mam. Ty, działa. Ale jazz, ty... Patrz, tu się pali neutral, dlatego to jest kreska. Aha. No, tu jest, że luz, nie? No. Ty, no to pal to, nie? No. Czekaj, weźmiemy te noże tą. A tą folię tak mam jeszcze? Nie, położyłem, żeby się nie porysował. A, no właśnie. Za opcję, co? Dobra. A tu trip 1, trip 2. Litry spalanie będzie działać? Ile on pali? No może. Tu jest
średnie spalanie, czy tam to było chwilowe, temperatura silnika, czyli czujnik też masz od razu. Patrz, no. Ale ciekawe, czy oleju, czy cieczy. Pewnie silnika, raczej oleju, nie? Mhm. A rośnie. Patrz, no bo... dwie powietrza nawet, czyli tu masz ile jest na zewnątrz stopni. No. Oszczędzasz na zakładzie 14 stopni. Nie, bo wiesz, to musi to być do wtrysku, wiesz, do podawania paliwa. No. To, co jest na zewnątrz. I wtedy no tak, dodawkowania. On, tak, dodawkowania. No. No tak, bo to są zaawansowane już silniki. Tak. Przebieg i wracamy, nie? Do tryb 1, tryb 2. A odpal teraz jeszcze raz, zobaczymy, czy pokaże spalanie jakieś na postoju. No weź, masz zapal. Co? Montujemy na gotowo? No bo no. Co, nie będziesz tak jeździł, nie? No nie. No to... Ale co, mam jeździć po hali? Znaczy, no nawet możemy przepchnąć, zobaczyć, a jak nie, to możesz wyjechać na sekundę przed. A nie szkoda go wrócić? No i tak go wrócisz. No a to już masz, wiesz, jest odcinek z licznika, to pokaż, nie? To muszę cię przebrać. A po co, no tyle tu... Czy się brudzę. Nie ma błota. Jest. Trochę jest, dobra. No, nie, nie wszystko. No to możemy zrobić tak jak wtedy. Na kozła go wrzucić, jak Tomka testowaliśmy i dać trochę, zapniesz jedynkę, zobaczymy, czy prędkość pokazuje w powietrzu, jak się no, to kręca. Dobra, dobra. Bo czujnik jest z tyłu, nie? No dobra. A patrzyłeś, jak ABS się palił, jak zapaliliśmy go? Czy z gazu? Nie pamiętam. No to ale on coś tłumaczył z tym ABS-em. Czas, że on może się palić, nie? Czas odcinka obejrzeć. No bo, no bo nie ma hamulców podłączonych, jest tylko podłączony pod... No coś tam mówił, nie? Znaczy, żeby prędkość liczył, nie? No. No to co, kozła dajemy? No. No to... Na coś w pasce gratisa jakiegoś nie dostałeś, na przykład drugiego licznika za pas? No akurat jeszcze... To jest ale naprawdę, teraz to jest mega, naprawdę super. Zadowolony jesteś, Oskar? Ja jestem bardzo fajnie, zadowolony. W tych nowych samochodach bierzemy wskazówki, nie? Chodzę. No, fajnie. Pięknie. Dobra, kozły ci muszę dać. Możesz sobie ten ustawić personalizowany napis. Witaj, Bleku. Bez kitu. Ty tutaj mnie wkręca. Witaj, mój siłaczu. Wiesz co, ten jest bez gumy. Przełożylibyśmy jakąś przekładkę, żebyś nie porysował tych nowych, pomalowanych, wiesz. Spokojnie, mamy radę. Mój jest wyższy, patrz, zobacz. Gdzie ty położyłeś? No tu. A tu, w tą stronę, czekaj. No i podnosisz. Raz, dwa, no. Trzy. Widziałaś? Zakręć się. Dzięki. O, coś się pokazało. O, widzisz, jest no dobra, ale no to odpalmy go jeszcze raz. No dobra. Palę. Pal. Łańcuch nie będzie za luźny, nie przeskoczy. Za ciasny będzie. Za ciasny. No to może jest, no zobaczę. Jest ciasno. No dobra. Działa, działa. I teraz, żeby wolniej jechał. Można zrobić w salonie licznika, żeby ci dobrze pokazywało, ale mówił, że to się nie opłaca, bo jak zmienisz na szosowe, to znowu inna będzie średnica i już nie będzie pasować, nie? Mhm. Więc, ale on mówi, że coś o 15 na godzinę, tylko zawyżać, zaniżać, coś mówił. Mhm. A wiesz co, a pokaż tylko ten rachunek, zaraz powiemy, z jakiej firmy to kupiliśmy.
Dzięki Paweł, to dzięki Pawłowi mam ten licznik, bo to on tam mi zaproponował te części. Właśnie pracuję w firmie, która zajmuje się częściami oryginalnymi do Yamahy. Jak się ta firma nazywa? Czekaj zaraz. Tyle świeżaki mi wypadają. Zbierasz świeżaki? A wiesz, dawali mi to malki w torbie. Kurczę. To moja faktura. No, bo tu trochę tego kwitu jest. No. To. Oskar zbiera faktury. No słuchajcie, z firmy, kupiłem to z firmy. Liberty Corporation, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Łodzi. Liberty Corporation. To dzięki masz, Paweł, super. Muszę pokazać, Liberty Motors. Liberty Motors. Oj, możesz kwotę pokazać, żeby nie było jaj, żeby było inaczej. Słuchajcie, nawet mniej zapłaciłem, niecałe 2000. Z wysyłką dwa koła. Z przesyłką, a miało być 2000. To jest jednak taniej, nie? No i super, nie? Super, ale licznik petarda. Jeszcze raz wam go odpalę na koniec. Jest mega, mega zadowolony jestem po prostu. Da-da. Nie no. A ten drugi... A gdzie, a czemu tu nie pisze witaj Bleku? Bo jeszcze nie ustawiłeś. Hej, Raptor. Następny utwór. A, czyli tym do przodu, tym do tyłu. Tylko tak to działa, nie? A, to zostaw mi na temperaturze tej... Silnika. Silnika, no. A na pewno paliwa nie masz, bo ciekawie nie to... Ale... Nie mam paliwa. Ale on nie będzie pokazywał na moje temperatury. Paliwa? Przecież zbiornik jest nie od tego, bo skrzynia ci pokazuje, bo skrzynia jest i czujnik wbudowany w silnik. I dlatego tak ci pokazuje. A w zbiorniku masz raptorowy pływak, więc pewnie w stanu paliwa nie będziesz miał. Tak ja podejrzewam, no bo ja też kupiłem licznik i nie będę miał stanu, no bo nie mam czujnika w środku, no, nie? Ale zobacz, patrz, siedziska nie mam, jutro będę testował prędkość. A przyjdzie dzisiaj, jutro? Chyba jutro przyjdzie. Ale zobacz, jak szybko się nagrzewa olej, co? 53 stopnie, moment? No, czekaj, zaraz zobaczę, tak, jest, zobacz, jaki ciepły silnik. No, no, szybciutko. No, fajnie to wygląda i fajnie, że jest funkcjonalne, nie? No, no właśnie o to chodziło. Tej folii nie ściągam na razie. To musisz tą zdjąć, a kupić sobie taką, wiesz... Plastikowe są takie... i dociąć, nie? Ale nie, są już gotowe. Takie gotowe. No, jak na telefon. Liczniki. No, takie plastikowe szybki. Nie no, mega, mega, naprawdę, super. Teraz to jest prawdziwy raptor, a jak to zamocować? Musimy odpiąć kostkę, dać od spodu i tu, i pokaż. Tu trzeba śruby wkręcić. A widzisz, mówiłem. Nie mamy śrub. Nie mamy śrub. To będziesz musiał ten licznik odpiąć, pojechać do sklepu i kupić odpowiednią śrubę na to, nie? Tu nie dali? W które... Może? Nie ma. Ale wiesz, licznik to licznik. A śruby to śruby, nie? Nie ma. Pusto. Karton się przyda dla wysyłkę, dla widzów. Zostawiamy. Jak się czujesz po siłowni, powiedz? Bardzo dobrze. Ja też. Zobacz, mój jest wyższy, jak można fajnie sobie to podkładać, nie? Nie tak jak u Tomka, że trzeba wyrzucać. Kluczyk, bo to immobilizer. Widzisz, ktoś pomyśli, że alarm mam. Poniekąd jakbyś tam wyciągnął ten kluczyk, to nie odpalił, nie? Ten... Nie, ten tu, a no. No bo tu można śrubokręt wbić i przekręcić na siłę stacyjkę, nie? No. A tu wtedy jak wyciągniesz to związki, ten kluczyk oryginalny, nie? Bo to są chyba zbliżeniowe, nie? Chyba tak. Zbliżeniowe? Nie. To samochodu, że w kieszeni trzymać. Aha. Muszę dokupić śruby, żeby to wkręcić i liczniczek będzie. Siedzenie przyjdzie, jutro upalanie. To może jutro pojeździmy. W ogóle, zobacz, weekend pogoda do dupy, a dzisiaj jest ładnie. No, dzisiaj jest ładnie. Jest, jest zimno, no. Jest okej, okay, nie? Aż dzisiaj jak tu jechałem, tak popatrzę i mówię, a bym sobie pojeździł sobie. No, ja też, jak rano wyjechałem, to mówię, słońce świeci. Pięknie, pięknie, naprawdę. Dobra, to trzymajcie się, nara, hejos. O! Ktoś przyjechał do mnie. Ogr. Ogr? Ale ja. No moje ogr. Idziemy zobaczyć? No.